Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja właśnie z Magdaleną jesteśmy wśród piranii. Tym razem wybraliśmy takie malutkie rybki, delikatniejsze, bo te duże to jak potrafiły porządnie dziabnąć. No dzisiaj mamy czwartek. Mało ludzi jest, muszę wam powiedzieć, na Bab Street. Nie ma zbyt dużo ruchu, ale wiadomo, że coś tam ktoś przejdzie. Ale też jest jeszcze dosyć młoda godzina i miejmy nadzieję, że coś się zacznie. A tam są Magdaleny większe, jak widać na większe. Dzień dobry kochani. Ja właśnie wybieram się na rynek. Muszę kupić trochę zielska, żeby zrobić obiadek. Wiecie jak to jest. Ostatnio nie było czasu robić obiadów. Ostatnie 2-3 dni. O, zawsze coś się tu dzieje. Że zobaczymy, co na tym rynku. Mam nadzieję, że wszystko się kupi. A jeszcze trochę ogórków kupię. Proszę. Ogólnie to wszystko dostałem, chociaż późna droga. To co chciałem, to kupiłem. Także widzicie kochani, wszystko kupiłem, mimo iż godzina jest już popołudniowa. To jeszcze można kupić co potrzeba. U nas padał deszczyk. Trochę spadło deszczu. Popadało. Ale spoko. Jechać do tyłu. Skakujemy na Mustanga. Ach. Proszę, jaki tu domeczek budują. Z możliwością wynajęcia, tam już chyba wisi ogłoszenie. Ciekawe. Ale już mam dom. No widzicie kochani, ja właśnie przyjechałem do tego serwisu, gdzie kupiłem mój motorek, żeby mi wymienili olej, żeby mi sprawdzili, zrobili przegląd, czy jest wszystko ok. Także się za to biorą. No i też jest taka fajna sytuacja. Nasz sąsiad Tri za wymianę oleju wołał ode mnie, niby po znajomości, $6. Tutaj przyjechałem do tego saloniku, oczywiście w cudzysłowie, wymiana oleju $5. No i jestem pewny, że tym mi na pewno dadzą lepszy olej niż dał Tri. I tak, że to jest. I tak wygląda sytuacja. Ponadto prosiłem, żeby mi światła ustawili, bo długie mi idą w kosmos, w powietrze. Także tak to z nimi jest. No, fajne skubiki. To takie fajne Suzuki małe. Nie wiem, co to za model. $1500. No, automacik. Let's.
No tu dla Madzi się taki podoba. Scooby też fajne. Różowe dla dziewczynki. No i to jest już taka największa maszynka. Ładnie robi kontrol. Wszystko w porządku. I tak dalej. Te dzieciaki tam przychodzą do mnie, bawią się, zmieniają biegi sobie, tam pewnie mi tam tą linkę popchnęli, a ja za tej lince zapomniałem. Wiesz, Madziu? Proszę. Mówię, tam dzieciaki przychodzą, się bawią, pewnie mi popchnęli tą linkę, a ja po prostu zapomniałem o tej lince, że tam jest takie no. Coś. No światła mi ustawi, tak że będzie elegancko. To długie gdzieś w kosmos. No. Idzie, ale da, nie wiem, światło, okej. Czyli wszystko zrobił, światło zrobione i tyle. Idę zapłacić i będziemy śmigać w domu. To widzę, coś robi się, coś nowego. Remont, następny jakiś garaż. Albo jakiś inny biznes tu powstanie. Prace ostre idą. O, a tu właśnie Magdalenka przyrządza obiadek nam dzisiaj z ryby. Tak, będzie to kokosowa zupa z rybą i batatami. O, kokosowa zupa z rybą i patatami. Dobra. To są te ziemniaczki właśnie, czerwonowe. Także. Słodkawe lekko. Nie. Nie wiem, czy czytać wszystkie składniki, może nie. Nie, tam mów po prostu, co dobra. Wrzucasz. To wrzucam po kolei. 80 gram cebuli. Mhm. My robimy to akurat w Thermomixie, jak widać. Tak, no sobie zrobiliśmy listę na Thermomixa w tym tygodniu. Dalej. 4 ząbki czosnku. Ja mam tu 5, już ten ostatni malutki dorzuciłam sobie ekstra. No. Dalej. To nie ma Thermomixa, może sobie zblendować jak w blenderze i też ugotuje. 30 gram imbiru pokrojonego w 2 mm plasterki. Dalej. Papryczkę chili, jedną taką bez gniazd nasiennych. Pokrojone. Czyli bez pestek po prostu. Bez pestek, no. Dokładnie. Gniazd nasiennych. O Jezu, tak się mówi. No, 30 gram oleju. Ty pokazujesz, czy co robisz? Ja się troszkę zawiesiłem. No właśnie, tak, gdzieś się zamyślałem. Patrzę, że... No.
Dalej. Zakładam sobie ładnie miarkę. I pewnie blendujesz. Dalej. Ustawiam sobie obrót 8. I rozdrabniam. Dalej. Zgarniam sobie to wszystko zblendowane na dno naczynia. Tak to wygląda. Możesz pokazać to bliżej. Dalej. I teraz będę to dusiła. Zamiast miarki nakładam sobie koszyczek do gotowania, do duszenia. Robię dalej. Obrót 1 i duszę przez 5 minut. No to zapis. Dobra. No dobrze, koniec. Już mi się moje cebula, imbir, wszystko poddusiło. Teraz sobie nakładam osłonę noża miksującego. Żeby dobrze wtrafić. Kurde, gorąco jest. Muszę to wyjąć. O, wtrafiło. A to na to, tak? Tak, no na to. Ty bardziej zmarszczyłaś tą kamerę lepiej. Okej. Okay. I robię dalej. I teraz wrzucę moje 300 gram batatów pokrojonych na centymetrową kostkę, tak mniej więcej. Bo od razu kostkę też można. Wymieniam, chcę ją od razu wyrzucić, a nie kostkę. Na kostkę jeszcze nie czas. Jeden nie czas jak czas. Dobra. Dalej. 400 ml mleczka kokosowego. Ja mam takie, bardzo dobre to mleczko. Mm. Widzisz, ja moje nie widzę. Ja widzę. Lej. Lej, kochanutka, śmiało. I przelałam, idź, bo cię krzyknę. Dalej. 300 gram wody, to ja dam teraz wody mniej przez Darka. Dlaczego? Ja lubię sok. Parę gramów. Że patrz w tą kamerę, a nie, że pójdziesz w tą i we w tą. Dalej. Moja kostka rosołowa, bo nie ma swojego bulionu. Dalej. Powinna być tak naprawdę przyprawa 2-3 łyżeczki czerwonej pasty curry, ale ja jej nie mam. I użyję sobie odrobinę zwykłej, normalnej kurkumy. Bo curry, no niestety też nie mam. Dodam pół łyżeczki. Jedno. No. Dobra, niech będzie pół łyżeczki. Dalej. Łyżeczka cukru trzcinowego, nierafinowanego. No to ja, kochani, teraz nadaję łyżeczkę cukru trzcinowego, nierafinowanego. A nie może być zwykły cukier? Nie, no też może być, przypuszczam. No. Tylko ja daję, no w przepisie jest taki, ja daję po prostu, mam go, to po prostu dam. Zwykły też może być, tak? Dalej. Łyżeczka soli. Dalej. Pół łyżeczki czarnego pieprzu mielonego. Dalej. I nakładam koszyczek. Dalej. I ustawiam obrót. Gotowanie 20
minut. To nie się gotuje. No to tak, kochani, mi się już to ugotowało. Ale kolorek. No. I teraz dodaję 450 g fileta białej ryby. Czyli u nas to może być morsz, dorsz. Najlepiej jest dorsz generalnie, no. Nie? Pokrojonego oczywiście na takie 3-4 cm. My akurat kupiliśmy rybkę, myśleliśmy, że to dorsza, to jest rybka jaka, pamiętasz? Nemo. Taka błękitna, nie? Tak. Ona ma swoją nazwę Dury, Dory się nazywa. No, Dory. Podobno to jest bardzo rzadka ryba. Ryba i bardzo zdrowa. W niektórych miejscach tylko występuje. Dory. Czy Dery, czy Dory? Dory, nie? Dory, bo dlatego, że ja mówię od Doroty. Tak, łowiska tej ryby są rzadkie, ograniczone. O, czyli dalej. I teraz mam tu 50 gram liści szpinaku baby, świeżego. Ja oczywiście mam tutaj, jeszcze u nas baby nie ma. Już umyty, przygotowany. O, to jest za dużo. To co? Nie, bo przesadzę. Okej. Okay. No, rzeczywiście trochę dużo. Myślałem, że się czepiasz o trzy listki. Nie, nie o trzy listki właśnie. No, bo ty jesteś taka zasadnicza. O, dobra, mam 53. Będzie do wieczycy. Dalej. 200 gram pomidorków, gramów. Pomidorków koktajlowych, pokrojonych na połowę. Przekrojonych na połowę. A jeszcze muszę sobie poprzekrawać trochę, mam trochę ich mało. Widzę. To rzecz w całości to się i tak łatwiej zmiksuje. Nie, to już nie masz miksowania, bo masz nóż zakryty. Okej. Okay. Bo byś się ryba zmiksowała. No jo. Tak jak mówisz. O, 205. Dalej. 25 gram soku świeżego z limonki. Już mam przygotowany. Dalej. Z powrotem nakładamy nasz koszyczek zamiast miarki. Dalej, obrót jeden i gotujemy przez 5 minut. No to za 5 minut zobaczycie, jaka będzie pyszna zupa. No to zupka już się nam właśnie ugotowała. Magdalena teraz będzie nalewać dla mnie, bo ja już jestem bardzo głodny. Pokaż, jak wygląda zupka. O, tak pięknie wygląda zupka. Piękny kolor, prawda? Tak, tylko że ja i tak muszę ją w panewie... Zdrowa, witaminy itp. Tak. itd. I na końcu wystarczy ją udekorować sobie kolendrą, ale ja muszę ją wlać do garnka z tego względu, że jest to naczynie miksujące, a pod tym jest jeszcze dużo... No, cebula i tak dalej przecież, tak. Nie? O, no to przeleję. Wlewaj sobie, Madziu. Niżej to chyba będziecie chlapać, kochani. Wiem, że niżej, ale łatwo ci powiedzieć, gorzej to zrobić. To, czekajcie, muszę wyjąć teraz to naczynie miksujące. Szczypcami wezmę, to najlepiej będzie. Czyż to nie jest piękny kolor? Gdzie są moje szczypce? Tu. Szczypawica zabrała. Aż się zabarwiło ten. Aż się zabarwiło, no. Na zielonkawo. Bo tu mam na dole samą tą... ten najlepszy wywar, jak to się mówi, tak? O, super. No to teraz, Maciu, wymieszaj i proszę nalej mi.
Zupka generalnie wygląda tak. No, trochę soku mi dać, bo ja wiem, że lubisz zwar. Nawalisz mi gęstwinę, a ja... No, dobrze. No, chcesz holendrę, czy już nie? A nie wiem. Jak masz dużo, no to jak ma się zepsuć ta holendra, to wrzuć. I ty masz świeżą, nie? Tak, świeżą. No to trzeba zużyć, no szkoda, żeby się zepsuło wszystko. Musi tak trzeba ją zamrozić, bo nie przejemy tej holendry. No, bo dużo jest i bardzo. No. Odpuszczę te plastereczki. Wygląda zupka. No i dziękujemy bardzo. Życzymy Wam smacznego. Pozdrawiamy, zapraszamy, kochani, na dzisiejszego live'a. Może jeszcze posmakujesz zupkę, jak smakujesz. Jest dobra, nie będę nic smakował. Pa.